Zapowiadając następny chór, powiem, że w tym towarzystwie to może nie staruszek, ale bardzo dojrzała osoba. Profesor Ryszard Handke, prowadząc chór Pomorskiej Akademii Medycznej, założył również w 1998 roku chór Remedium. Prawdopodobnie dzieje się to tak, że w momencie, kiedy Państwo kończą Akademię Medyczną, chcą utrzymać ten kontakt z chóralistyką, no ale trochę już na innych zasadach i wtedy taki chór jest skarbem. A śpiewać jeszcze pod panem rektorem, no to cóż, to ogromny zaszczyt. Pan profesor Handke jest rektorem Akademii Sztuki Szczecińskiej, wieloletnim również pedagogiem dawniejszej Akademii Muzycznej w Szczecinie, jeszcze związanej z Poznańską Akademią Muzyczną. Oba zespoły współpracując mogły pozwolić sobie na wspaniałe wykonania. Tutaj także dochodziło do mariażu z chórem olsztyńskim. I sporo wspólnych, wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych zespół mógł już pokazać. Jeżeli ktoś śpiewa rekwiem Mozarta, koronacyjną mszę, misa da Gloria Pucciniego, czy utwór misa Sancti Nicolai Haydna, to już naprawdę trzeba posiadać poziom, w którym techniczne możliwości pozwolą na zaprezentowanie z orkiestrami takich właśnie utworów. Na dodatek zespół ma już na swoim koncie także swoją płytę Adieu Suite Amaryllis, no i to płyta z madrygałami, a w 2007 roku nagrał wraz z chórem Pomorskiej Akademii Medycznej płytę Credo Andry Seroki. To kompozycja, która była kanwą muzyczną filmu Pana Boga w ogródku. Chór, który teraz pokaże Państwu muzykę zupełnie inną. Najpierw będzie Hermanos Avalos Carnavalito, Cabredo. To opowieść właściwie bardzo błaha. Młodzieniec, który lubi tańczyć i śpiewa przy dźwiękach czarnobi, takiej małej gitary. A potem zawołanie, radosne, taneczne zawołanie Golfa Richarda Lavallière. No i tango, skoro taka trochę mamy do czynienia z klimatem z drugiej półkuli tanga argentyńskiego, nie może zabraknąć. Cuando Dios Berto Caminito, tu uwaga, pan profesor wcieli się jeszcze w jedno, będzie jeszcze jednym wykonawcą, nie tylko dyrygentem, proszę dobrze zaobserwować. A także muszę przypomnieć to zdanie Carlosa Saury, którego Państwu już pewnie mówiłam, że przetańczyć tango to jak opowiedzieć życie. W tangu jest wszystko, jest pasja, jest miłość, jest zdrada, jest dramat. To będzie, zdaje się, tango, w którym zakochani wyrażają sobie miłość, a więc sympatyczne, ale taka jest uroda tego tańca, który przybrał potem wspaniałe formy instrumentalne. Przed Państwem chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, Remedium, pod dyrekcją profesora Ryszarda Handke. Thank you.
Bom, 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 bom. Desde que se fue.